Proszę Państwa, o tej strzelaninie w Stanach Zjednoczonych to wszyscy już chyba słyszeli. Przynajmniej dwa materiały oglądałem zachodnie, w których te kwestie były opisywane. Zrobimy sobie pogłębiony trochę research, bo doszło do strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Państwo nie znają historii, to przed Wami niezła przejażdżka. Zapnijcie pasy. Mamy dwójkę policjantów, którzy dokonują interwencji jakiejś. Są dwa filmy, z tego żeśmy dostali, jeden trwa 3 minuty. To jest hicior, ten tutaj. Ale drugi, żeby trochę się zapoznać z całą sytuacją, ma miejsce tutaj. On jest odrobinę dłuższy. Więc dochodzi do interwencji policyjnej. Nie będziemy tego jakoś bardzo głośno słuchali. Ja to Państwu opowiem. Ktoś tam jest aresztowany. O nie, to już od razu. Dobra, to od razu się dzieją rzeczy. Myślałem, że trochę poczekam. Więc to jest partnerka policjanta, który został zaatakowany. No może nie spoilerujmy na razie, przez co został zaatakowany. Tak czy inaczej, jej perspektywa wygląda tak. Wypisuje tutaj, podpisuje, zbiera jakieś... To nieważne, co robi. I nagle coś się zaczyna dziać. Jej partner krzyczy, ktoś strzela, strzelają do mnie. I ona biegnie, co? I gdzie? Kto strzela? Co się dzieje? Tam drugi policjant leży na ziemi. Poważna sprawa. Skąd strzelają? To tamten strzela, tato nie wie, do kogo strzelać, w ogóle nie wie, co się dzieje. Więc poważna akcja, nie? To już nawet dokumentów nie dała rady schować. Wyciągnęła broń, liczy na to, że przeprowadzi jakąś interwencję, ale nie wie, co się dzieje. Nie wiadomo, co się stało, do kogo koleś strzela. Ale leży tam na ziemi, więc jest niebezpiecznie. Justin! Nic ci nie jest, Justin! Jak widzicie, poważna strzelanina. Można by powiedzieć, że jest jakaś wojna gangów, że przynajmniej kilkanaście osób jest zaangażowanych w to strzelanie. Justin, schowaj się! Schowaj się! Uciekaj! Tak jest, na czworaka, bo to, żeby cię nie postrzelili! 43, give me traffic! Shots fired! I'm deputy down! Tak jest, powalony funkcjonariusz. Wzywamy SWAT. Niech dodatkowe jednostki przyjadą. Potrzebujemy wsparcia. Dziewczyna z tyłu krzyczy: nie strzelajcie, o nie, tylko nie to. Płacze tam, dzieci płaczą, ludzie płaczą. Strefa wojny dosłownie się tu wydarzyła. No nie ma żartów. Jest poważna sytuacja i poważna interwencja. Słyszycie ten płacz kobiety w tle? A kobieta tam lamentuje strasznie, tam straszne rzeczy się dzieją z jej perspektywy, to jest szokujące. Wszyscy zostali zaangażowani w tą strzelaninę, nawet ludzie, którzy byli bardzo daleko od tej strzelaniny. 43 SO, I need EMS on standby. Suspect is gonna be in the vehicle. By Państwu trochę tą sytuację przybliżyć, ta babka, która podpisywała dokumenty przed chwilą, zdaje się, że jej chłop został aresztowany i zamknięty w radiowozie, skuty z tyłu na plecach. Kajdankami. Przeszukany wcześniej. Został zamknięty w radiowozie, więc zakładam, że ona tak lamentuje, ponieważ wychodzi z założenia, że to jej chłop został uczestnikiem tej strzelaniny, więc rozumiem jej reakcję. To nie są takie, że tam ni stąd, ni zowąd. Gdzie cię trafili? Pyta kolegi. Kolega schowany za samochodem cały czas sprawdza, gdzie ma rany. Chyba dostał w kamizelkę, mówi. Dostałem w kamizelkę, chyba wszystko jest w porządku. No to już żeśmy poznali tę perspektywę dodatkową, że tak Państwu powiem. Rzućmy okiem natomiast na perspektywę bezpośrednią. To jest jeszcze bardziej ciekawe. Jak powiedziałem Państwu, to jest hicior. Oto idzie policjant. Zbliża się w bardzo niebezpieczne miejsce. Wiemy, że tu jest strefa wojny, że za chwilę dojdzie do katastrofy, no, że za chwilę będą się działy rzeczy. Proszę zamknąć oczy. Jak ktoś jest nieletni, to proszę się odsunąć od monitora na bezpieczną odległość. Kto wie, może i tak, że was postrzelą. Idzie. Spokojnie. Shots fired!
Dostałem! Gościu leży, widać, że tam no, jakieś obrażenia musiały, coś się musiało wydarzyć, nie? No ale w zasadzie nic nie wiadomo. Chyba mi nic nie jest. Jestem... Dziwnie się czuję, ale chyba wszystko okej. I'm good. Nie wiadomo, o co chodzi. Co się stało? Dlaczego doszło do tej przewrotki? Tu jest jakby widać, że to jest przetrenowany, że to jest facet, który naprawdę wie, jak się zachować pod ostrzałem. Jak jest? Jedna przewrotka. Druga przewrotka. Strzela w radiowóz, no bo dlaczego nie? Czujcie te ruchy? No i proszę państwa, tutaj wbrew pozorom się sytuacja wyjaśnia. Tylko trzeba się bardzo przyglądać. Która się wydarzyła? To jest moment, proszę państwa. Trzeba mieć refleks komandosa, żeby zareagować na coś takiego. O, widzicie tutaj taki czarny punkcik? To, proszę państwa, z drzewa spadł orzeszek na dach tego samochodu. Dlatego się mówi, że to jest akcja policyjna, to jest wojna z wiewiórką. Pokazałem palcem, no przepraszam, wiem, że to bez sensu, no nie mam wskaźnika. No, czekajcie, mam, tu jest. Oh my god, mam, zapomniałem, że jest kursor. Tu jest, proszę państwa, orzeszek. Na skutek upadku tego orzeszka na dach samochodu policjant stracił wszelkie ograniczenia. To jest, wiecie, jak się codziennie... ja rozumiem, praca policjanta jest stresująca, na pewno, nie? No, ale mimo tego, że jest stresująca, no nie powinno cię odpalić taka sytuacja. To jakby rozumiem, że wyciągasz broń i próbujesz się przyjrzeć, chowasz się za jakąś osłoną. Ale nie napieprzasz nie wywalasz całego magazynku w samochód, w chłopa, który tam siedzi, spięty kajdankami. No bo masz poczucie, że coś stuknęło. No tu się niewiele da powiedzieć w tej sprawie. Poza tym, że cała historia jest z jednej strony zabawna, z drugiej strony jest straszna. No facet się sam poddał do dymisji. To była stresująca dla niego historia. Tak, w środku był gościu, którego aresztowali wcześniej. Aresztowali, skuli, wsadzili do środka. Przeżył, na szczęście. No bo tam osłonięty był fotelem i... Ale no pełne spodnie, jak wysiadał z samochodu, no bo trudno się dziwić. To jest w ogóle jakaś... Strzelają do mnie, strzelają! Postrzelili mnie! A chłop w aucie nie wie, co się dzieje, nie? Nie ma zielonego pojęcia. No to jest taka sytuacja, że nie wiadomo, czy się śmiać, nie? Czy... Ale dzięki Bogu za te kamerki. Jaka to jest historia, nie? Jaki to jest, jak z gry wyjęte jest. Cały magazynek wywalił. I nawet nie wiedział, że wiewiórka jest tuż nad nim.
Już czuję, że w GTA 6 będzie mem z tego. Bo to jest historia, która na długo pozostanie w social mediach. Dostałem! O, rany boskie. Nie, no i tak to mówiłem o tym, że z jednej strony można zrozumieć stres, w jakim pracują funkcjonariusze, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale to też coś takiego nie powinno odpalać policjanta. To powinni być ludzie jednak, którzy potrafią mimo tego stresu zachować zimną krew w takich sytuacjach. No bo to stres nie tłumaczy czegoś takiego. Nie możesz dawać broni ludziom, którzy nie są w stanie tego typu stresu znieść. Więc mówienie, że sytuacja stresowa i tłumaczenie tego w ten sposób nie jest uzasadnione. A propos kamerek, to kamerki jest... To z jednej strony to obnaża niewłaściwe zachowanie policji. I można by powiedzieć, że policjanci czasami muszą się zachować niewłaściwie, żeby osiągnąć efekt, ale też często jest tak, że policjanci byli oskarżani o niewłaściwe zachowanie, podczas gdy postępowali zgodnie z przepisami. I dzięki temu, że są te kamerki, no to jest też jakaś tam linia obrony dla nich w takiej sytuacji, jeżeli zostaną posądzeni o coś, że tam zrobili niewłaściwie.